Witajcie kochani w nowym vlogu. Powiem wam, że za oknem pogoda typowo barowa. A co najlepiej robić w takiej aurze? Oczywiście zakupy. No ale dzisiaj mamy sobotę, więc dzień taki troszeczkę bardziej organizacyjny. Z samego rana zabraliśmy się z Maksem za porządki w domu i za moment wychodzimy, Max już tam się w łazience szykuje, jedziemy do Galerii Mokotów. Tam umówiliśmy się znowu z naszymi znajomymi, którzy właśnie wrócili z wakacji z Tajlandii. Zjemy wspólnie obiad, ale zanim to się stanie, chcemy z Maxem wejść do Leroy Merlin, bo musimy kupić nowe kartony tutaj do naszego mieszkania, ale też mam zamiar wejść do Zara Home i zobaczyć, co tam nowego, ciekawego z nowej kolekcji. No, może będzie jeszcze jakaś rundka po sklepach, nie wiem. Zobaczymy, wszystko w trakcie się okaże. Muszę wam też powiedzieć, że trochę ubolewam nad moimi kwiatami na balkonie. Nie wiem jak to u was, ale w tym roku moje pelargonie zaczęły zdecydowanie szybciej padać. Troszeczkę je próbuję odżywić odżywką taką właśnie do kwiatów balkonowych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale te upały jednak dały im się we znaki i powiem wam, że jako kwiaty kwitnące, takie balkonowe, jedynie pelargonie u mnie na 7 piętrze wytrzymują w takie właśnie dosyć mocne upały, ale w tym roku, w te wakacje, no, było dosyć ostro i nawet jak wróciliśmy z Włoch, to zauważyłam, że już tak pomału zaczynają padać. No, aż skoro dzisiaj mamy taką pogodę bardziej deszczową, bo leje totalnie, słuchajcie, od rana. Podobno jeden z chłodniejszych weekendów właśnie w tym okresie letnim. Zobaczymy, jutro ma być jeszcze gorzej. My nie narzekamy, my zawsze znajdziemy sobie jakieś rozwiązanie na takie właśnie dni. Zresztą sami widzicie, za moment wychodzimy z domu. No i tak. Czyli tak, jeszcze może po powrocie, jak będziemy wracać do domu, chciałabym skoczyć właśnie a propos tych kwiatów na balkonie, chciałabym skoczyć do sklepu ogrodniczego i kupić im odżywkę, bo ostatnio jak sprawdzałam w Tesco, to wszystkie były wykupione. W Leroy Merlin nie ma, chociaż tam na tym ogrodniczym tutaj koło nas musiałabym sprawdzić. No zobaczymy. Dajcie koniecznie znać, jak tam wasze kwiaty na balkonach. Jestem bardzo ciekawa, czy wytrzymały te upały, jak to wszystko u was wygląda. No domyślam się, że w waszych ogrodach też pewnie jest nie za ciekawie, chociaż w ogrodach troszeczkę inaczej dba się o zieleń niż na zewnątrz, ale wczoraj widziałam już taką piękną jarzębinę. Zmienia się ta nasza pora roku, zmienia zdecydowanie. A, no i jeszcze jedna ważna kwestia. Zapewne wiecie, że w soboty jeździmy po kwiaty, a tak się akurat złożyło, że wczoraj byliśmy po kwiaty i już wam pokazuję, jakie piękne lilie kupiliśmy do domu. Jak zawsze białe. 5 przepięknych lilii i już tylko czekam, aż się rozwiną. O, coś mi się zdaje, że ta chyba będzie pierwsza. No i ten zapach w domu. Kto z was lubi lilie? Ale jeszcze zanim wyjdę z domu, chciałabym was zaprosić do obejrzenia takiej krótkiej relacji z zabiegu, na który wybrałam się kilka dni temu do jednego z warszawskich salonów Yasumi, salonu, który znajduje się w Wilanowie. I to jest w sumie nowo otwarty salon. Zabieg nazywa się S-Skin, chyba tak. I to jest taki zabieg, który możecie już wprowadzić teraz po wakacjach. W celu odświeżenia waszej skóry, odświeżenia opalenizny, żeby nabrała ona takiego pięknego blasku, żeby wyglądała na zadbaną. Coś idealnego właśnie w okresie tym takim po lecie, po wakacjach. Nagrałam taki krótki przebieg tego zabiegu, bo on składa się z kilku etapów. Wykonywany jest peeling kawitacyjny, wykonywana jest infuzja tlenowa oraz maska. Dodatkowo składniki aktywne to przede wszystkim witamina C, która fantastycznie działa na skórę. Także zapraszam was do obejrzenia tej relacji. Ja w tym dniu akurat nie nagrywałam vloga, ale tak sobie pomyślałam, że pokażę wam ten zabieg, ponieważ na ostatnim live'ie rozmawiałyśmy na temat zabiegów i pielęgnacji, takich, które można już teraz wprowadzać właśnie w tym okresie takim przejściowo-letnio-jesiennym, na początku jesieni, ale też na jesień. Także może was ten zabieg zainteresować, nie należy do najdroższych. I z tego, co się też dowiedziałam, ilość wykonywania tego zabiegu
zależy od tego, w jakim stanie jest Wasza skóra, bo na przykład w moim przypadku wystarczy jeden taki zabieg, ale jeżeli potrzebujecie takiej mocniejszej regeneracji, odświeżenia tej skóry, pozbycia się takich lekkich przebarwień, to nawet 3. Także zapraszam Was do oglądania, a my się już zbieramy i lecimy do Galerii Mogotów. Just a lesson that I've learned, and so it goes, tables turn, and you're on your own. Max ogląda mecz, a ja tymczasem będę robić sobie hybrydy nowe. Już przygotowałam paznokcie i na dzisiaj wybrałam taki oto kolorek. Mam nadzieję, że będzie go widać. Coś nie za bardzo. Jest. Proszę bardzo, taki kolor na dziś. Zaraz pokażę Wam, jak będą wyglądały zrobione paznokcie. Gotowe! Tak prezentują się właśnie moje nowe paznokcie w kolorze typowo nudnym, chociaż tutaj wydaje mi się, że w tym świetle, w kamerze one są bardziej takie fioletowe, ale może w innym świetle Wam jeszcze pokażę. Ten kolor jest naprawdę taki bardzo, bardzo kremowy i tak jak widzicie, krótkie paznokcie po powrocie z Włoch, cały czas mam na takie ochotę, nie wiem kiedy mi się to zmieni. I tutaj mamy baza, lakier oraz top. O, teraz dobrze widać ten kolor. Pasuje mi nawet do mojej sukienki. I nie ma w nim żadnej fioletowej tonacji, no może odrobinkę. Ale za to naprawdę ładnie wygląda na paznokciach. To co, na zdrowie za dzisiejszy wieczór. Tylko jednego kieliszka brakuje, ale ktoś będzie musiał prowadzić. A dzisiejszy wieczór spędzamy z moją siostrą, ze szwagrem, jesteśmy w Jeffsie, jak już pewnie mogliście. Tak, Massimucio też jest, oczywiście. No bo jakby inaczej. I pozdrawiamy Was wszystkich. No smacznego! Ola, zjesz smacznego całego hamburgera? No, bo dosyć chyba duże, co? Chyba nie dam rady. Chyba ja też nie. All